Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Minęła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru w Radio Afera. Kącik komiksowy. Za sterami niezastąpiony Szymon Dopierała. Wita się z wami Wojciech Nelec oraz nasz dzisiejszy gość Krzysztof Pielaszek. Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taka dosyć specyficzna audycja. Będziemy mieć poświęconą konkretnej tematyce. To już zapowiedziałem na Facebooku, do którego zaraz jeszcze wrócę. Będziemy sobie rozmawiać z naszym gościem Krzysztofem z takich portali jak IGN Polska z działu komiksowego, czy bloga DC Maniak poświęconego właśnie tematyce bohaterów DC, ale ty też, Krzysztofie, w sumie udzielasz się w bardzo wielu innych miejscach, też niekoniecznie komiksowych, bo tak. Działasz na... wolontariacko chyba wszędzie już, tak mi się wydaje. Jestem, wiesz, człowiekiem orkiestrą. Człowiek orkiestra. Organizuję wszystko, co tylko mogę. Zatem jeśli byliście kiedyś na jakimś wyjeździe albo imprezie, to prawdopodobnie Krzysztof maczał w tym palce. I Krzysztof z nami będzie dzisiaj rozmawiać o adaptacjach filmowych i to nie byle jakich, bo chodzi oczywiście o komiksowe. Pogadamy o Black Pantherze, o obecnej sytuacji Marvela na wielkim ekranie, bo zbliża się bardzo ważna premiera wyczekiwana przez wielu, czyli trzecia część Avengers. Avengers, wojna bez granic. Kajny Gręcen, jak to powiedział pewien nasz rodak. No i na sam koniec zostawimy sobie jeszcze tematykę DC. Czy to będzie bardziej optymistyczna, czy pesymistyczna dyskusja, to się jeszcze przekonacie. Przypominam, odnośnie Facebooka, właśnie ruszył post na fanpage'u, gdzie możecie wziąć udział również w dyskusji z nami, możecie komentować, możecie też zadać pytanie Krzysztofowi, jeśli macie na to ochotę. Zapraszam. Szybciutka informacja, bo tutaj wspomniałem DC Maniaka, w którym się Krzysztof udziela, a twój kolega redakcyjny i w sumie nasz kolega też, Damex, został dzisiaj tatą. Został dzisiaj tatą i serdecznie mu gratulujemy z tego powodu. Gratulujemy jemu i jego synowi Henrykowi. Tak, jego syn jest już najlepiej ubranym kawalerem w całej Polsce. Tak. Ma śpioszki z Flashem, skarpetki z Batmanem i życzymy mu z całego serca wszystkiego najlepszego. I żeby oczywiście wybrał DC, a nie Marvela w przyszłości. Może image bardziej, wiesz. Tak, dobra, no to skoro formalności mamy już za sobą, zapraszamy do pierwszego kawałka i wracamy do was za chwileczkę. No cóż, piosenka niejako podpowiedzią, czym się zajmiemy teraz, no bo będziemy mówić o Czarnej Panterze, dlatego poleciała teraz Pantera. Tak jest. Miał. Okej, właśnie, Black Panther. Black Panther to jest film, którego nie omawialiśmy, zdaje się, jeszcze w radio, bo zwykle staramy się mniej więcej tutaj zawsze coś powiedzieć, chociażby kilka słów zaraz, chociażby po premierze, jakaś krótka recenzja, krótka opinia. Ostatnio z filmów chyba właśnie omawialiśmy Full Metal Alchemist, który... No średnio się udał, tak delikatnie mówiąc. Nie oglądajcie. Zresztą możecie na kanale na YouTube znaleźć nawet, jak omawiamy króciutko ten temat z Adamem Antolskim, którego pozdrawiamy. Właśnie, kanał na YouTubie Prosto z kadru znajdziecie bez problemu. Tam są właśnie archiwalne zapiski audycji. Czarna Pantera. Film, na który czekałeś, Krzysztofie, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. To był jeden z tych filmów, który... Okej, to jest Marvel. Staram się chodzić na wszystkie filmy Marvela do kina, oczywiście do domu, więc poszedłem. Natomiast nie miałem wielkich oczekiwań co do tego filmu. Uważałem, że... Znaczy, Czarna Pantera jest o tyle problematyczne, że nawet czytając komiksy z nim, tych komiksów, tych historii z Czarną Panterą na tyle interesujących, żebym chciał, żeby któraś była przełożona na ekran, nie było zbyt wiele. I mimo, że ta postać ma bardzo bogatą historię, jeśli chodzi o właśnie o... komiksy, tak na dobrą sprawę, to niestety te historie na tyle mnie interesujących, żebym chciał zobaczyć cokolwiek z nich na ekranie, nie było zbyt wiele i wyszedłem miło zaskoczony z seansu. Bo może nie jest to film idealny, uważam, że ma on wiele problemów, chociażby to, że sam reżyser i cała obsada nie jest zainteresowana w ogóle podaniem jakiejkolwiek fabuły, tylko bardziej skupieniem się na budowie świata i postaciach samych w sobie, na czym między innymi finał cierpi bardzo mocno potem. A tak,
bawiłem się dobrze, bawiłem się świetnie, wyszedłem z kina zadowolony, zastanawiam się, którą bohaterką Czarnej Pantery jestem i tak, to jest pomysł na quiz najlepszy na świecie, czyli którą bohaterką Czarnej Pantery jesteś. I czekam na to, jak wykorzystają Wakandę w kolejnym filmie Marvela, bo wyraźnie ten film budował też Wakandę jako miejsce akcji Avengers Infinity War. Wspomniałeś właśnie taką bardzo konkretną rzecz, która we mnie chyba, jakby film jakby uderzył tutaj we mnie najbardziej, czyli budowanie tego świata. Ja bardzo się bałem dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że koniecznie będą chcieli na siłę połączyć jak najsilniej Wakandę i tych bohaterów z całym uniwersum Marvela, tym dotychczasowym. A dwa, też jak sama ta Wakanda będzie wyglądać, bo ja sobie już w ogóle odpuściłem oglądanie zwiastunów filmów. Black Panthera widziałem chyba tylko pierwszy i całej reszty już nie. I tam w tym pierwszym teaserze zdaje się pokazywali sporo tej technologii tej Wakandy i troszeczkę też tego bardziej, jakby to nazwać, tradycyjnego podejścia, jakby, które tam było też przedstawiane mniej więcej. I bałem się tak. Bałem się właśnie, że to będzie zbyt bardzo pchane, żeby było częścią uniwersum tego Marvela, więc napchać jak najwięcej tych nawiązań jakichś tutaj, nie wiem, czy to terytorialnych, czy postaci i tak dalej. No i dwa, że będzie za bardzo technologiczny ten film i chyba największym plusem właśnie okazało się to dla mnie, że ten film jest tak bardzo odcięty mocno, tam pomijając tylko tego agenta Rossa chociażby, który był wprowadzony na chwilę w Civil War, ale to... Tak, no... którego całkowicie ten film zmienia tak de facto, bo to no jest właśnie postać, która w filmie w Civil War w Wojnie Superbohaterów no była gdzieś tam z boku i trochę była raczej... była typowym rządowym gdzieś tam przedstawicielem, który, agentem, który był też trochę przeciwko naszym superbohaterom z różnych powodów. Natomiast w tym momencie mamy tego Rossa bardzo mocno rehabilitowanego i on odgrywa bardzo ciekawą rolę w tym filmie. Ma swój własny akt, ma swoją własną historię, która jest rozwijana konkretnie przez cały film, więc to jest fajne. A zresztą to jest tak, że ten film trochę tymi postaciami stoi, bo mamy w tym filmie no genialne postacie kobiece, kreowane przez takie aktorki jak Lupita Nyong'o, Danai Gurira czy Angela Bassett, które są wielkimi, gdzie Angela Bassett jest wielką legendą Hollywood, a Lupita Nyong'o też aktorka nagradzana w Szeroko i tak dalej, gdzie to są wielkie aktorki, które dostały świetne role, które mogły sobie kreować. To co też Letitia Wright jako Shuri była czymś genialnym i co kupiło moje serce bardzo mocno od razu. Mamy Michaela B. Jordana, który też ma tego Killmongera, głównego złoczyńca, którego sobie kreuje powoli. Niekoniecznie podobało mi się to, co z nim zrobiono rzeczywiście, ale miał tu rzeczywiście pole do popisu. Czy mamy właśnie masę postaci pobocznych, które dostają swoje 5 minut i są ciekawie pokazywane. Sam film najbardziej nie interesuje się głównym bohaterem. No właśnie to jest to, co też wspomniałeś. On ma tak strasznie fajną i bogatą ekipę tych postaci drugoplanowych, które mnie, bardziej oni mnie interesowali, właśnie chociażby Okoye czy Shuri, one tak kradły ten film, że jakby to, że ten Black Panther tam jest, no to spoko, fajnie, rób sobie tam co chcesz, skakaj sobie po tych wszystkich tam budynkach, czy tam potem po tej Wakandzie, bij się tam z tym Killmongerem, ale kurde, ta cała reszta też świetnie robiła robotę, to jest po prostu wow. To jest zresztą film, w którym główny bohater nie zrobił tak naprawdę nic. Wszystko, co się działo i miało ważny wpływ na fabułę, było robione przez albo kobiece bohaterki w tym filmie, albo przez Killmongera. Albo właśnie przez Killmongera. A główny bohater właściwie nie ma na nic wpływu w tym filmie sam z siebie. Jedyne, co ma wpływ, to to, że świetnie wygląda w tym filmie, bo pierwsza rzecz, którą powiedziałem, jak tego wyszedłem z kina, to to, że chcę mieć numer do projektanta strojów do tego filmu, ponieważ każdy ubiór, w którym pojawią się główni bohaterowie, każda sukienka, każdy jakiś tam sweter, każde nakrycie, które ktokolwiek nosi w tym filmie, jest genialne. I to jest po prostu rewia mody w najlepszym możliwym wydaniu tak zwanego afrofuturyzmu, czyli trendu, który miesza wątki futurystyczne z tradycyjnymi Afryki. To jest w ogóle niesamowite, jak polecam sobie sprawdzić w internecie, jest kilka artykułów na ten temat, które badają to, w jaki sposób twórcy inspirowali się właśnie tymi tradycjami
afrykańskimi, różnymi kulturami, strojami i tak dalej. I to odwzorowanie i ten nakład pracy, który oni włożyli, naprawdę widać w tym filmie. On ma tak niesamowicie oryginalną tożsamość właśnie ze względu na to całe otoczenie, tą całą kulturę, że on pochłania cię w całości. Tak, bo tym nadrabia problemy związane z efektami specjalnymi, które nie są zawsze najlepsze to i prawda. Czasami wyglądają bardzo sztucznie i nieciekawie. Nadrabia fabułę, która niby istnieje, ale nikt nie jest nią zainteresowany. Nadrabia kilka problemów gdzieś tam od strony reżyserskiej tak naprawdę, czy od strony tego, w jaki sposób ten film ma po prostu strukturę, bo on nie jest do końca najlepszy strukturalnie na przykład. Ale gdzieś tam czasami po prostu ja bym w ogóle porzucił właśnie wątki dziejące się poza Wakandą w tym filmie na przykład i są w samej Wakandzie cały czas. Bo tak. To było bardzo ciekawe. Natomiast czym ten film jeszcze nadrabia tak przy okazji, to jest oczywiście muzyka, gdzie za muzykę częściowo odpowiadał Kendrick Lamar, który odpowiadał za właśnie utwory bardziej hip-hopowo-rapowe tego filmu. Mm-hmm. Te są wykorzystywane w samym filmie bardzo oszczędnie. I to jest fajne, bo one są tylko tam, gdzie powinny być. Dokładnie. Zaraz cała reszta ścieżki dźwiękowej jest wzorowana na tribe, czyli tej tradycyjnej muzyce afrykańskiej, co też jest takim określeniem ogólnym na bardzo wiele różnych trendów. Plus miesza to trochę z takimi rzeczami bardziej związanymi z tym, co Hans Zimmer pokazał w Królowie, jak mieszał właśnie dźwięki bardziej tradycyjne afrykańskie z typową muzyką, z muzyką orkiestrową. A tutaj właśnie mamy też to, że tam jest to fantastycznie wymieszane i ta muzyka naprawdę jest fajna, ciekawa i dobrze się tego słucha, nawet w oderwaniu od filmu. Ja właśnie miałem ci zadać jeszcze dwa pytania odnośnie tego filmu i do jednego z nich nawiązałeś, więc już teraz to zacznę. Wiele osób określa ten film, że jest to Król Lew w Marvelu. Zgadzasz się z tym? Znaczy, jest to jak najbardziej, bo wydaje mi się, że oba filmy miały ten jeden wspólny wątek, który je łączy, inspiracje, które je łączy. Czyli właśnie inspiracje Hamletem czy Macbethem szekspirowskim. Mm. Tutaj to widać bardzo. To jest kolejna historia dochodzenia do władzy. Nie jest tak, że nie wiem, powiedziałbym, że ktoś od Marvela po prostu ciągnął Skrull Lwa i do tego napisał taki scenariusz, bo ten scenariusz jest oparty też na komiksach o Black Pantherze, na wątkach komiksowych. I są po prostu takie tradycyjne wątki związane z młodym władcą, który dochodzi do władzy i musi przezwyciężyć różne miejsca. Mm-hmm. A Król Lew wykorzystuje to lepiej, tak powiedziawszy, ale też jak najbardziej uważam, że mamy tu do czynienia z filmem, który fajnie buduje świat, natomiast fabularnie można przewinąć sceny fabularne. A powiedz mi jeszcze w takim razie, bo wiele osób uważa, że Killmonger łamie schemat tego nijakiego, beznadziejnego złoczyńcy w filmach Marvela. Czy rzeczywiście jest to postać, która zasługuje na miano, nie wiem, może nie, że top 1, ale powiedzmy top 3, top 5 najlepszych złoczyńców z tych filmów? Znaczy, z nim jest problem o tyle, że to jest film, w którym on jest mocno wyeksponowany. Jak mamy problemy z złoczyńcami Marvela, bo oni zwykle nie są fokusem filmu w żaden sposób. Tak. Na nich się filmy nie skupiają, oni są jakimś tam przeszkodą, którą główny bohater musi przezwyciężyć, ale nie ma tego tak jakby skupienia się na budowaniu tej postaci stricte. Tutaj mamy sytuację, w której Black Panther poświęca czas na budowanie tego złoczyńcy, a inny problem jest taki, w jaki sposób to robi. I czy też mamy na tyle tutaj wsparcie w odwołaniu się do ideologii, do których Killmonger się odwołuje, żeby to rzeczywiście w pełni zrozumieć, w pełni pojąć te wszystkie odwołania, do których się w wypadku Killmongera, bo oczywiście tu wchodzi Malcolm X, a jako takie tradycyjne odwołania, to on się nawiązuje tam do paru różnych narracji amerykańskich, stricte właśnie związanych z Afroamerykanami, tak na dobrą sprawę. I też ta narracja kryzysu uchodźczego tak naprawdę, co było dla mnie też ciekawym zjawiskiem. Natomiast nie zawsze wydaje mi się, że robi to idealnie. I Killmonger ma z nim też ten problem, że czasami jego dialogi są napisane tak bardzo drewnianie i wykładając kawę na ławę od razu,
że mi to trochę wadziło czasami. I... Znaczy masz na myśli takie mówienie, jak taki typowy złoczyńca, który ci właśnie zdradza plan, zanim go wykona? Coś, co... Ale przy okazji taki dialog na końcu, kiedy on mówi, kiedy on już jest ta scena śmierci i tak dalej, on rzuca tym tekstem, że w takim razie wróćcie mnie na burtę, jak tych wszystkich niewolników, i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony rozumiem, po co ten tekst się tam znalazł i do czego to było nawiązanie, ale wydaje mi się, że to było sprzedane zbyt bardzo w taki sposób nie teatralny, ale nachalny wręcz, że można było to zrobić trochę bardziej subtelnie. Wspomniałeś właśnie o tym, że tutaj skupili się na budowaniu tego złoczyńcy, trochę więcej mu czasu poświęcili, to mi się tak właśnie od razu skojarzyło. Znaczy, to nie chodzi mi teraz o porównanie stricte złoczyńcy jako złoczyńcy, ale właśnie tego, jak ile czasu mu się poświęciło i dzięki czemu stał się dosyć zapamiętany w filmie i miał jakieś znaczenie. Troszeczkę jak z Jokerem u Batmana Tima Burtona, który miał naprawdę wyjątkowo bardzo dużo czasu poświęconego w filmie, mimo tego, że to postać była zawsze jakaś taka tajemnicza i tak dalej. Tu wszystko było naprawdę bardzo dużo pokazane. No i tak jak tam, tutaj też Killmonger, no takiego... Ciężko było jakby z nim się nie zgodzić trochę w tym, co on chciał zrobić. W sensie on jego wszelkiego rodzaju tej jakby ta problematyka, to co, z czym miał problem, co chciał osiągnąć, coś w tym było. Tak, tylko że ja uważam osobiście w tym filmie, że mamy do czynienia z problemem, że obie strony konfliktu mogłyby się dogadać. Dokładnie. I zrobić wszystko całkowicie inaczej. To możliwe. I że... Pod tym względem ten konflikt jest trochę budowany sztucznie, bo można było go rozwiązać troszeczkę inaczej. Z drugiej strony, Killmonger wydawał się taką postacią już bardzo, jako ktoś, kto naprawdę już... Ekstremistą typowo. No, już tak długo czekał, tak go to wszystko podłamało, co go spotkało w życiu, że nie widział może innej ścieżki, że tylko jedna go tak naprawdę mogłaby zadowolić. Może, ale no wydaje mi się, że można było nad tym popracować trochę jeszcze i pójść jeszcze w inną stronę z tym wszystkim. Dobrze, to tak podsumowując, Krzysztofie, Black Panther, gdzie byś go tak umiejscowił w swoich takich topkach filmów? To jest gdzieś bardzo wysoka klasa, wysoka, średnia. Wydaje mi się, że tak naprawdę to jest gdzieś średni film. To jest typowy film, który ja... Po latach. Myślę, że po latach to będzie typowy film, który można obejrzeć w niedzielę z rodziną. Mhm. Ale nie wiem, czy to jest też film, do którego będę często wracać. A to tak z ciekawości dopytam, jaki jest twoim zdaniem film na przykład z tego marvelowskiego uniwersum MCU, który jest taki, który nie byłby takim typowym niedzielnym, a takim, do którego się rzeczywiście wraca z przyjemnością? Jedyny film Marvela, poza Avengers, do których wracam z trochę innych powodów, a do którego zawsze wracam i zawsze oglądam go z niezłamaną przyjemnością, to jest Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. O tak, to prawda. Dlatego, że to jest świetnie wyreżyserowane, naprawdę świetnie napisany thriller szpiegowski z elementami superhero, z fantastycznymi choreografiami walk. I jest on się naprawdę wyróżnia na tle wszystkich innych filmów. Innym takim filmem, do którego często wracam, mimo że nie jest dobrze napisany na przykład, ale z powodu tego, że to jest film, który się odbiera na poziomie emocjonalnym, to są Strażnicy Galaktyki 2. Mhm. Którzy rzeczywiście poszli w tę emocję i sprzedają tę emocję naprawdę dobrze i płaczę zawsze na końcu. No, ciężko nie płakać na końcu tego filmu. Dobrze, zatem Czarna Pantera, Black Panther. My jeszcze przy Marvelu na troszeczkę zostaniemy, ale to po kawałeczku. Wracamy do prosto z kadru. Halo, halo, wracamy do prosto z kadru. Krzysztof Pieraszek z DC Maniaka i IGN Polska z nami bez przerwy. Mówiliśmy o Black Pantherze. Zostaniemy jeszcze na chwilę przy Marvelu. Teraz jeszcze tylko przypomnę, że mamy posta na Facebooku, gdzie możecie też komentować, zadawać pytania, też się wypowiedzieć na temat filmów. Dosłownie kilka minut chciałem z tą Krzysztofią mówić kwestię Avengers Infinity War, czyli wielka premiera w tym roku pod kątem filmów Marvela. Podsumowanie niejako już 10-letniej historii tych ekranizacji. Wszystko się zaczęło 10 lat temu z Iron Manem, który został bardzo dobrze przyjęty. No i teraz mamy zbiórkę chyba największej ilości superbohaterów komiksowych na jednym ekranie w ogóle, tak gdzie mi się wydaje. Gdzie jest Hawkeye, ja się pytam. No właśnie, gdzie jest Hawkeye? Hawkeye, ja mam tylko jedną myśl.
w głowie w tej chwili. Jeśli go nie ma na żadnych materiałach promocyjnych, to mam wrażenie, że pierwsze 5 minut filmu już go z nami nie będzie. Zobaczymy. To znaczy, to może być też tak, bo ja, mi się wydaje, że no, wszyscy spekulujemy, czy ktoś umrze w tym filmie. To jest popularna dyskusja w ostatnich momentach. I jeśli Marvel zdecyduje się oczywiście kogoś uśmiercić w tym filmie w jakikolwiek sposób, to może spróbować uśmiercić kogoś, kto jest centrum emocjonalnym uniwersum Marvela, a takie postacie aktualnie są dwie przede wszystkim. No właśnie. To jest albo Kapitan Ameryka, który jest centrum moralno-emocjonalnym, albo właśnie Hawkeye, który był budowany jako trochę takie serce drużyny. A ja myślałem, że powiesz, że Tony Stark. Nie, Tony Stark nie jest emocjonalnym centrum Marvela. Tony Stark jest dupkiem Marvela. Tak. To jest trochę inna, całkowicie inna postać, inna relacja. Więc jeśli teraz nie zabiją kapitana, to możliwe jest, że Hawkeye może paść. Aczkolwiek myślę, że nie, może odesłać go po prostu na farmę i on już sobie po prostu gdzieś na tej farmie swojej będzie żył z rodziną. Spokojnie ciszy. Ja bym tam mu dał spokój, nie? Niech se żyje. Czemu nie? Ale tak, swoją drogą, skoro zahaczamy o śmierci, bardzo mi się podobało to, co bracia Russo zrobili w swoim innym filmie, czyli Civil War. Wszyscy się zastanawiali, czy kapitan umrze, a może ktoś zamiast kapitana umrze, to zginie Tony Stark, no bo przecież w komiksie ktoś umarł na końcu, to w tym filmie też ktoś będzie musiał umrzeć. I bardzo mi się podobało to, że bracia Russo pokazali ładnie, że można powiedzieć bardzo emocjonującą, wciągającą historię bez konieczności uśmiercania kogoś, bo jakby w świecie superbohaterów niestety jakby zabijanie kogoś ważnego jest takim jakby gimmickiem się stało, że koniecznie musi ktoś zginąć, bo to jest jedyna rzecz, która szokuje widza bądź czytelnika. Ściągnie czytelników kolejnych, tak. I na YouTubie jest to dzisiaj gdzieś fragment panoramy, jak mówili, jak w komiksach Kapitan Ameryka zmarł i się wypowiadali ludzie. No ja pamiętam, jak w TeleExpressie też część mówi o śmierci Supermana na przykład. Naprawdę? Tak. Ale ty stary jesteś. Który to był rok w Polsce? 95? Jak to było w TM Semiku? Chyba tak. Coś ten deseń. Wtedy jeszcze jak Batmana złamali. Ojej. No, w każdym razie ja w ogóle bym był bardzo zadowolony, jakby w sumie nikt nie zmarł w tym filmie. Tak, ale wydaje mi się, że ktoś pójdzie do piachu. Na pewno oba filmy Avengers w tym momencie do przeczyszczenia trochę obsady, bo ta obsada jest już za duża. Trochę już tak, to prawda. Mamy trochę za dużo tych superbohaterów i troszeczkę trzeba byłoby to przeczyścić. Ja bym na przykład był za tym, żeby gdzieś tam Nebulę wyczyścić z całego obrazu prawdopodobnie, bo jej postać tak jakby głównie jest w tym filmach w związku z Gamorą, gdzie sobie wyczyściły sprawę ostatnio w Strażnikach Galaktyki 2, no i w związku z Thanosem, więc jeśli zamknę wątek Thanosa gdzieś teraz, to wątek Nebuli też powinien się zakończyć z tego powodu. Tak. Mogliby zakończyć wątki też właśnie Tony'ego Starka, Pepper Potts, z racji tego, że oni ciągną to uniwersum od 10 lat i wypadałoby już trochę gdzieś ich odciągnąć od tego. No jeśli rzeczywiście świat MCU po Avengers tych 3 i 4 ma być zupełnie nowym rozdziałem, no to rzeczywiście jakby usunięcie z obrazu Tony'ego Starka byłoby takim dosyć znaczącym zaznaczeniem tego, że to jest koniec, teraz spodziewajcie się czegoś zupełnie innego. Tak, ale właśnie mnie najbardziej ciekawi właściwie nie tyle o czym będzie Avengers 3, bo tu już mamy jakieś wrażenia i wiemy mniej więcej, co się ma wydarzyć, ale co będzie w Avengersach 4. Więc to, co będzie działo się dalej, interesuje mnie bardziej, szczególnie, że na razie trzyma się to w tajemnicy, dość dużej tajemnicy rzeczywiście. I podoba mi się to u Marvela, że potrafią dotrzymać tej tajemnicy. Tak. Zresztą też podejrzewam, że w trailerach do Avengers 3 mogło się zdarzyć coś podobnego, chociażby jak przy Torze Ragnarok. Że przerobili sceny. Tak, przerobili scenę, żeby ukryć pewne rzeczy. Natomiast zobaczymy, gdzie to pójdzie i czym zaskoczą nas w wypadku 4. Ja osobiście nie widziałem, tak jak wspomniałem, ja w ogóle zwiastunów nie oglądam już do filmów i bardzo się z tego, jakoś się tak lepiej, fajniej czuję w kinach wtedy, jak oglądam, przepraszam, wszystko na wielkim ekranie pierwszy raz.
ludzie cały czas dyskutują o tym, co tam jest pokazane właśnie w tych trailerach. A od razu sobie przypominam właśnie sprawę z Thorem, gdzie tam rzeczy jakieś były pozmieniane. Pamiętam, że też piękny troll był z trailerem do trzeciego Iron Mana, który pokazywał taką mroczną historię z tym złoczyńcą i w ogóle mandarynem, takiego straszny, wielki terrorysta, piękny. Mi się ten motyw bardzo podobał, jak w filmie to zostało rozwinięte. Natomiast właśnie, czwarci Avengersi, czwarty tytuł, nieznany, ponoć ma zszokować widzów. I jak myślisz, jak się będzie ten film nazywał? Dalej chciałbym, żeby to było po prostu Secret War, ale albo Secret Invasion. Bo to byłyby dwie ciekawe to byłby rzeczywiście ogromny szok, bo wtedy by to prawdopodobnie, czy to by z automatu dałoby nas myśl, że od samego początku tego uniwersum mamy gdzieś Kreta. Znaczy Kreta, mam kogoś, kto jest nie tym, za kogo się podaje. W wypadku Secret Invasion byłyby to gdzieś tam skrale pochowane w różnych miejscach. I to podają już podejrzenia nawet, kto mógłby być skralem, a kto nie. Hawkeye. A chociażby. Natomiast ja tylko że dla mnie to jest coś przewidywalnego troszeczkę. Coś to, czego wszyscy oczekujemy już troszeczkę. I jakby nas chcieli naprawdę zbić z tropu, to wykorzystaliby jakąś inną historię, na przykład Secret Wars, gdzie nagle by się okazało, że część superbohaterów zostałaby porwana na jakiś inny świat. Musiałaby się zmierzyć z rzeczami związanymi z Beyonderem. Gdzieś wyjść w tą stronę kosmiczną, co ma też być przygotowywanym częściowo gdzieś tam na przyszłą fazę. Gdzie kosmos ma być rozwijany bardziej, tak? A więc to byłoby coś ciekawego. Oczywiście nie wiem, to jest mocno spekulacyjne. Natomiast to przede wszystkim chciałbym, żeby Avengers 4 rzeczywiście zamknęło pewne rzeczy. I fakt, że tutaj mamy ten związek z tym, że opowieści komiksowe z samej natury są zawsze opowieściami otwartymi, które zataczają koła i zawsze wracają gdzieś do tego punktu początkowego. Natomiast filmy już takie nie są do końca i fajnie by było, gdyby rzeczywiście dostalibyśmy dla części postaci jakieś fajne zakończenie. Tutaj komentarz od naszego widza Wojtka, imiennika mojego. MCU chciało budować centrum emocjonalne wokół Hawkeye'a, głównie przez mówienie, że nim jest, ale nie bardzo już to pokazywali. Ciągle ktoś o tym gadał, ale niewiele tego było widać. Na mnie to totalnie nie zadziałało. W sumie odnośnie tego komentarza to rzeczywiście często podkreślano to, jak Hawkeye jest tam taki jakby trochę przypadkowy, w sensie, że jest tam on biedny z tym łukiem, bez tych mocy. I tutaj mamy tą sytuację typową, ponieważ to się zaczęło pojawiać wokół Avengers 2 dopiero, w Age of Ultron, w czasie Ultrona rzeczywiście, gdzie nagle ten wątek wkracza. I jak dla mnie jedyny raz, kiedy wykorzystano go rzeczywiście poprawnie, to był Kapitan Ameryka, Wojna Superbohaterów, gdzie Hawkeye próbował trochę sklejać tą drużynę inaczej i był pokazany jak rzeczywiście ten zwykły człowiek, który chce, żeby to troszeczkę inaczej działało i chciałby być trochę pogodzić ich wszystkich. Natomiast rzeczywiście to było, to mówię z perspektywy tego, że MCU chciało go budować w ten sposób, rzeczywiście był jakiś taki pomysł, a trochę nieumiejętnie to wykorzystano, ale teraz no, to byłby taki moment, który można byłoby to wykorzystać. Szczególnie, że fandom, czyli fani Hawkeye'a są dość zaskakująco potężnym gronem. Tak, oni i są. I to mogłoby rzeczywiście gdzieś tam wzbudzić ten buzz w mediach i rzeczywiście pójść gdzieś dalej. Jeszcze odnośnie tego tytułu, tej czwartej części, podałeś Secret War, Secret Wars, ale to mówisz, przepraszam, Secret Invasion. Secret Wars, jakby zrobili filmowe Secret Wars, to by dopiero było. No właśnie, dlatego mówię, Beyonder. Tak, kurczę, szczególnie, że no, teoretycznie jesteśmy jakby lada moment chyba, bo to chyba jeszcze nadal nie jest chyba oficjalne, że rzeczywiście bohaterowie Foxa należą do MCU. Nie, no i to jeszcze będzie, tam się chyba negocjacje nie skończyły jeszcze, a potem i tak będzie jeszcze przynajmniej rok na to, żeby rząd amerykański sprawdził, czy ta umowa jest rzeczywiście poprawna i to tak, nie ma monopolu i tak podobne rzeczy. Dokładnie, ale też często się pojawia propozycja, że po prostu czwarty film będzie się nazywał Avengers Disassembled. Ale to nie byłoby aż tak szokujące, no bo w sumie... To, że oni już byli Disassembled parę razy. No właśnie, no właśnie, więc nie wiem, ja myślę, że chyba właśnie rzeczywiście, skoro przychodzi Captain Marvel, będzie film i tam będą Skrale, tak? To może będą chcieli to w jakiś sposób ze sobą połączyć. No zobaczymy, tylko pytanie jest po pierwsze tak naprawdę, bo
też uważam osobiście, że Thanos to jest złoczyńca, którego zbyt długo budowano i jest na tyle zbyt długo, zbyt bardzo ciekawym złoczyńcą, znaczy jeszcze nam w uniwersum filmowym tego nie pokazano, ale wiemy jak to jest w komiksach, że wykorzystanie go tylko na jeden film to było trochę marnotrawstwo materiału też, więc... Znaczy, no wiesz, wydaje mi się, że na pewno jakby Thanos będzie też w tym drugim filmie i ja może jakoś zgrabnie połączyli ze sobą wątki, skrali z nim, może to ma jakiś... może to jest właśnie jakoś ze sobą związane, może... Gdyby Thanos był Skralem. No. Super Skralem. Super Skralem, nie. A Super Skral był własnością Foxa, z tego co tak, pamiętam. Tak, w czwórce. No. A właśnie, chciałbyś, żeby właśnie, nie wiem, na przykład w Avengers... Efektem, nie wiem, Avengers 4 było to, że właśnie nagle się pojawi Fantastyczna Czwórka. Chciałbyś ich zobaczyć teraz w MCU? A, ciężkie pytanie, bo uwielbiam Fantastyczną Czwórkę. To jest zespół, który jest... uwielbiam. Czytałem zarówno ten oryginalny run, jak i wiele... jak i Jonathana Hickmana, jak i to, co robił tam Matt Fraction i cała reszta różnych... czy Mark Waid wcześniej. A cała reszta fantastycznych scenarzystów, chociaż Fraction to tak średnio mu wychodziło. Jestem... naprawdę chciałbym ich zobaczyć w dobrej formie. Chciałbym, żeby Fantastyczna Czwórka dostała wreszcie film, przygodowy film o tym, jak grupa podróżników zwiedza różne inne wymiary, czy planety, czy cofa się w czasie, cokolwiek by tam może było wymyślić. Tego jest masa w swoich historiach. Ale na razie może dajmy im odpocząć jeszcze chwilę. No wiesz, niedługo startuje w końcu seria po wielu latach i jak ogłoszą film, to stwierdzę przypadek, nie sądzę. Czytałem taką teorię, która mi się podoba, ale wiem, że też nie wszystkim się ona... nie ma zbyt wielu też... ma tyle samo fanów, co przeciwników, że jak w sprytny sposób umieścić w ogóle Fantastyczną Czwórkę w tym MCU i czytałem, że oni rzeczywiście wybrali się w tą podróż kosmiczną w latach 60., ale zaginęli, bo w samym efekcie tego wypadku wyrzuciło ich w czasie, do przodu. Tak, szczególnie, że wiemy, że w teorii, jeśli podróżujesz daleko w kosmosie, to teraz do ciebie biegnie całkowicie inaczej niż do nas na Ziemi. Więc właśnie jest taka teoria, że oni wyruszyli w tą podróż, coś się nie udało, no i wracają... oni się nie postarzeli, wracają do współczesności. Tak, trochę byśmy mieli wtedy zagubionych w kosmosie. Polecam to, co Netflix debiutuje nową wersję tego serialu niedługo, za tydzień. Polecam bardzo serdecznie to, co zrobiono od razu w przekazie. Dobrze, zaraz sobie porozmawiamy o tym drugim wydawnictwie. Tak, przejdziemy do wszystkiego. Wracamy do Prosto z Kadru. Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Pielaszek z IGN Polska czy też DC Maniak. Wszystko o DC Comics, jak to na Facebooku jest napisane. Zresztą zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tych fanpage'y, tych blogów, tych witryn, jak najbardziej. Krzysztofa tam znajdziecie. Krzysiu, ty na DC Maniaku głównie takimi, że tak pozwolę sobie powiedzieć, starociami się zajmujesz. Ty miałeś obszerny artykuł, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, o Prez, takiej postaci, której no, mało kto pamięta. Tak. Lubię to czasami, jestem zawodohistorykiem i archeologiem, więc też gdzieś tam grzebię czasami w tej historii uniwersum DC i uwielbiam to robić i odkrywać bardzo dziwne postacie, szczególnie z 60. czy 70., o których dzisiaj nie pamiętamy. Bo tego możecie nie wiedzieć, ale uniwersum DC jest naprawdę bogate, jeśli chodzi o multum dziwnych postaci z czwartego planu. I to jest coś fantastycznego i tego mi też brakuje w filmach trochę, bo gdzieś w filmach zapominają o tym, że DC właśnie tym rozbudowaniem świata stoi tak naprawdę. No tak, właśnie, filmy DC. Były wielkie plany, fajerwerki miały być, a box-office'owo, co najmniej box-office'owo, wyszło średnio. To, co wyszło jedynie tak na dobrą sprawę, co naprawdę mocno się odcisnęło w historii filmów komiksowych, to była Wonder Woman. Ale też... Znaczy wiesz, bardziej mówię pod kątem tego, że ten film naprawdę zarobił mnóstwo pieniędzy. To jest chyba najbardziej dochodowy film z tych wszystkich, z tego DC Films, bo tak to się oficjalnie nazywa. Zrobił strasznie dużo szumu pozytywnego. No film był... Średni. Znaczy wiesz, dla mnie był po prostu poprawny, ale to ja zawsze za każdym razem mówię, że ja potrzebowałem takiego filmu z Wonder Woman, który no, nie robi nie wiadomo
czego pod kątem wychodzenia poza jakby schemat takiego standardowego superhero filmowego, no miał swoje plusy, miał swoje minusy, ale ogólnie ja się po nim bardzo dobrze czułem. No to był najlepszy film z tych filmów. No właśnie, nie da się tego samego powiedzieć niestety o pozostałych tych ekranizacjach. To ile problemów to było piekło chyba produkcyjne z Justice League, Ligą Sprawiedliwości. Ja ostatnio przeglądałem chociażby koncept arty jakieś, które tam niektórzy artyści wypuszczali. Kurczę, jak tam były rzeczy, koncepcje budowane już w 2015 roku, kiedy jeszcze nawet Batman v Superman nie został skończony i oni już tak daleko w przyszłość wybiegali. Ta pewność, zbyt wielka pewność siebie chyba tutaj i na pewno te złe decyzje jakieś tutaj na szczeblu producentów i szefów Warnera no doprowadziła do tego, że chcieli no, ratować tonący statek, którego się nie dało uratować. Nie, tak bardziej się jeszcze pogrążyli trochę tym wszystkim. No niestety, sytuacja jest taka, że z tych filmów mieliśmy Człowieka ze Stali, który był średni. I ja na przykład dostałem, za każdym razem go oglądam, zasypiam gdzieś w połowie mniej więcej. Ja go dawno nie oglądałem, ale to co muszę mu na pewno przyznać, że ma naprawdę chyba jednego z najlepszych złoczyńców w komiksowych filmach. Zod jest tam naprawdę świetnie zbudowaną postacią moim zdaniem. No tak w miarę, ale już prowadzenie Supermana na przykład jest bardzo, bardzo nie takie. Mi się wydaje, że jednak trzeba byłoby iść w taką inną stronę. Mamy potem Legion Samobójców, który jest filmem, o którym nie lubię mówić, bo uważam, że on nie istnieje troszeczkę. I pamiętając o tym, jak John Ostrander, który stworzył Legion Samobójców w komiksach Suicide Squad, jak wyglądał jego pierwsze komiksy na ten temat, tak, i film, który dostaliśmy, no to bardzo, bardzo nie w tą stronę chyba to powinien iść. Ten film no, przeszedł też przez swoje małe piekiełko, tak mówiąc delikatnie. No ale też dostał reżysera Davida Ayera, który nie jest najlepszym reżyserem i on to pokazuje z filmem na film, teraz jego Bright, czy film Netflixowy, a też był wielkim bałaganem, więc no to ciężko o czymś mówić. Batman v Superman to był film, na którym chciało mi się płakać w kinie. Ale nie z takiego powodu, jakiego by się chciało. Tak. naprawdę nie wierzyłem w to, co widzę na ekranie. Niestety koło mnie siedział jeden z moich ulubionych polskich recenzentów, filmoznawców, jakby to określić, czyli Tomek Raczek. I było mi głupio trochę rozpłakać się, kiedy on siedzi tak niedaleko mnie. natomiast potem jeszcze mieliśmy sytuację z Wonder Woman, która była okej, teraz to Justice League, które wyszło jednym wielkim bałaganem. Myślę, że za parę lat może uda nam się rzeczywiście, że ktoś z produkcji, kiedy już umowy wygasną, opowie nam całą historię tego, co tam się wydarzyło, tego bałaganu, i myślę, że to będzie dobry pomysł na film dokumentalny. Bo takie filmy wyglądają zawsze świetnie, więc to byłoby coś ciekawego. Teraz za to mamy, może dostaniemy dwie ciekawe produkcje, bo Aquaman, Łona zapowiada się ciekawie. Jeśli rzeczywiście dali to, o czym mówili, że mają dać reżyserom swój głos, i przede wszystkim ich głos ma być najważniejszy, bo jak znów będą się wciskać tam, gdzie nie trzeba, to może znów wyjść źle, ale tak, tu jest nadzieja. I jeszcze bardzo dobrze wyglądają zdjęcia z planu Shazama. Jest, Shazam to jest... Zachary Levi jako Shazam wygląda bosko i bardzo komiksowo. Gdzieś tam zapowiada się to naprawdę fajnie, więc mam wrażenie, że rzeczywiście tam odejdą w stronę bardziej czegoś lżejszego, tak, familijnego może nawet. Rzeczywiście tam mogą pójść w różne strony i to będzie ciekawy film. No i ta Wonder Woman 2, która jest już w produkcji, może być też... Będzie cheetah. Jeszcze filmem, który pójdzie bardziej w stronę... Patty Jenkins dostanie więcej wolności jeszcze, więc może zrobić coś ciekawszego jeszcze, prawda? Mm-hmm. I potem, tak szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby to uniwersum się zwinęło.
wiesz, no, mówi się o tym, że po prostu będą jakby troszeczkę zapominać powoli o tych filmach i po prostu, no okej, okay, mamy to cały czas, całe uniwersum, ale nie trzymamy się tego, co było, bardziej się skupiamy na budowaniu historii dla filmu, a nie historii dla jakiegoś wielkiego crossoveru jak Justice League. No właśnie, ja bym chciał, żeby DC nauczyła się trochę i zamiast próbować budować na różne sposoby drugie MCU, Marvel Cinematic Universe, tylko z postaciami z DC, poszło właśnie w tą stronę, żeby te filmy nie były ze sobą powiązane. No. Żeby to były po prostu dobre filmy i na tej zasadzie się bronić, sprzedawać. A widać, że tutaj w tym momencie oni nie mają po prostu pomysłu na to, jak budować to wspólne uniwersum. I na tym te filmy tracą. Mają... Nie te osoby, które powinny tam siedzieć, siedzą na tych stołkach i podejmują decyzje. Zresztą to też widać po tym, jak mieliśmy zapowiedzi tego, ile tych filmów będzie w tym uniwersum, jak to się cały czas zmienia, to tytuły wypadają, tam się coś pojawia nagle, to słyszymy, że będzie taki film, potem o tym film znika całkowicie z radaru. A cały czas jest ten bałagan i w końcu w tym momencie na ten rok zapowiedziany jest tylko Aquaman. Mimo, że miały tam być 2-3 filmy rocznie wychodzi w ramach tego uniwersum. Do 2020 jeszcze miał być film z Cyborgiem, z Flashem. Legia Samobójców, dwójka. Gdzieś tam Green Lantern Corps się pojawiał. Gotham City Sirens. A czy to akurat nie był jakby oficjalnie przez studio potwierdzony film? To były te projekty na zasadzie etapu, że okej, okay, pracujemy nad tym, żeby coś z tego było, bo to trzeba też rozróżnić, tak, co, prawda? Oczywiście. Że, bo to, że na czym się pracuje, nie oznacza z automatu, że to powstanie, tak? Nie. To, że sobie... pozwalają za dużo czasem mówić o takich projektach, to już swoją drogą. Ja jestem ciekaw, czy rzeczywiście swoją drogą odpali, bo to akurat Jeff Jones wspominał w którymś wywiadzie, że szykują rzeczywiście te filmy takie zupełnie odcięte od tego uniwersum. I tam miał być ten Joker w latach 90. Tak, i tu myślę, że mają duże pole do popisu, bo tam nie będą się musieli szczególnie czegoś trzymać tak konkretnie. Jak wszystko będzie rzeczywiście takie bardziej... pod kątem oryginalnej wizji, tak? No tylko zobaczymy, bo jednak problem był taki, że Justice League, czyli Liga Sprawiedliwości, miała być wielkim sukcesem dla Warner Bros. Miała przynieść profity, miała sprawić, że odrobią wiele strat i tak dalej. Ach, i to się ale podrażyło. To była gigantyczna klapa. Finansowo to była straszna czy klapa. Czy oni zarobili mniej niż nawet Man of Steel, który nie był też jakoś nie wiadomo jak dużym sukcesem? Nie pamiętam dokładnych danych w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak może być. Bo to sam Man of Steel nie był jakoś tam mega wielkim sukcesem, było po prostu okej. Okay. Justice League miało być ogromnym sukcesem i no, tak nie było. To jest film, na który wydano gigantyczny budżet, bo jeszcze dokrętki zjadły tak. Gigantyczny budżet, ale też promocja była, na początku przynajmniej była bardzo duża. Duża, potem tak. Ta promocja trochę zmarła i to tutaj... Mamy wypadek filmu, w którym niestety, no, był bałaganem, jednym wielkim bałaganem. Niestety, Krzysztofie, tak podsumowując, ja osobiście sobie mówiłem tak, że po Justice League będę wiedzieć, czy tracę tą nadzieję, czy nie. Tak mówię po każdym filmie DC. A jak to jest u ciebie? Myślisz, że to już jest, że to jest koniec, że nigdy nie, że rzeczywiście postanowią odciąć się do tego wszystkiego i zamiast budować wspólne uniwersum, pojedyncze filmy, myślisz, że Shazam będzie częścią tego wszystkiego? Chciałbym, żeby nie. Osobiście chciałbym, żeby nie, ale ciężko mi jest wyrokować, bo nigdy nie wiadomo, co włodarzom Warner Bros. Siedzi w głowach. I tym optymistycznym, a czy właściwie pesymistycznym akcentem sami zdecydujcie, będziemy kończyć dzisiejszą audycję. I cóż mi pozostaje innego powiedzieć, jak dzięki za spędzenie tej godzinki z nami. Żegna się z wami Szymon Dopierała, który tutaj dbał o dźwięki wszelakie. Żegna się z wami nasz gość Krzysztof Pielaszek. Miło było i mam nadzieję, że do usłyszenia. Też tak mam taką nadzieję. No i oczywiście żegnam się z wami ja, Wojciech Nelec. Trzymajcie się cieplutko. Wiosna już wraca, jest bardzo przyjemnie i miło. I cóż, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Mam cześć. Mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.